Hej kochani, zapraszam Was na kolejny haul mieszany. Będzie trochę gadżetów, ale będą też zabawki. Zamówiłam parę rzeczy dla Petera i dla Hani. Tak to jest, że czasami jak dostaję kupon do wykorzystania, jakoś wchodzę po stronie, ciuchy mi się nie podobają, jakoś nic mi nie wpada w oko i stwierdzam, że idę na dział zabawek i wybiorę coś dla małych chłopuzów. Także lecimy po kolei. Wszystkie rzeczy są see and direct. Tutaj będę zerkać sobie, żebym nic Wam nie zapomniała powiedzieć. I mam też dla Was rozdanie. Tradycyjnie zawsze zamawiam też coś dla Was, żebyście Wy też skorzystali na moich haulach. Pierwsza ważna rzecz, podlinkuję Wam sklep, podlinkuję Wam zniżki i podlinkuję Wam darmową wysyłkę. Rzeczy, które wchodzą w darmową wysyłkę. No i po prostu ich cena jest ostateczna, nie musicie doliczać wysyłki. Często mnie pytacie zresztą, ile kosztuje wysyłka, a ja zawsze odpowiadam, że dodaj sobie wszystkie rzeczy do koszyka, zrób takie jakby sztuczne zamówienie, udawane zamówienie, idź dalej i zobaczysz, ile wyniesiecie wysyłka i najwyżej coś możesz wyrzucać z tego koszyka i podjąć decyzję, czy zamawiasz, czy nie. To też zależy, czy zamawiacie przez FedEx, czy zamawiacie przez China Post. Jeżeli zamawiacie przez China Post, to przechodzi to po prostu z pocztą polską. I wtedy zwykle nie płacimy cła, przez FedEx niestety często płacimy cło. Od początku zaczynamy. Najpierw poduszka, która strasznie spodobała się Hani, w sensie u nas. Widzieliście już tą poduszkę, tylko nasza jest dwa razy większa. Na tej stronce ta poduszka jest mniejsza, także miejcie to na uwadze i nie ma wszystkich wzorów. Akurat ten został i ten zamówiłam dla Hani. No, po prostu strasznie się ta poduszka u nas podobała. Peter też ma już swoją, ale większą, także linki wszystkie macie na dole. Kolejna rzecz to jest coś, co się nazywa Two Fiber Mascara E-Box. I wygląda to tak, i widziałam coś podobnego na amerykańskim YouTubie. I to jest po prostu taki tusz. I w jednym jest normalny tusz, a w drugim są po prostu włókna takie do przedłużania rzęs. Jeżeli chcecie, zrobię Wam test na żywo. Włókna wyglądają tak. O, widzicie na moim ręku? Takie małe, małe włoski, które przyklejamy właśnie do tuszu, do naszych rzęs. Jestem ciekawa, jak to zadziała. Może zrobię tego test, nie wiem. Maskara wygląda normalnie. Nawet jest dosyć leista, co mi się średnio podoba i dosyć śmierdzi. Także nie jestem pewna, czy będę tej maskary używać. Raczej zrobię test tych właśnie włókienek, jeżeli będziecie mieli ochotę. I przychodzi to w takim opakowaniu, ale mówię, maskara ma bardzo dziwny zapach. Następna rzecz, którą zamówiłam, to jest top. I to jest taki top wiązany. Jak wiecie, ja lubię takie rzeczy właśnie. Dziś mam coś takiego na sobie też z azjatyckiej stronki. I to jest po prostu taki top z długim rękawem. Na razie nie jest zasznurowany. Tutaj mam właśnie to sznurowanie. Będę musiała sobie to przepleść. Top wygląda tak. I co Wam mogę powiedzieć na pierwszy rzut oka, że jest średnio wykonany. Tutaj są pozaciągane nitki. I niestety jest dosyć krótki. Widzicie? Jest to dosyć krótka bluzka, więc albo do spódniczki, albo dla niższej osoby. Natomiast no, mógłby być troszkę dłuższy. Materiał jest przyzwoity, jest elastyczny, ale dobrej jakości. I top tutaj kosztował 5 dolarów, więc jakieś 20 zł, więc w ogóle mega, mega tanio. Następna rzecz to jest Remote Control Drone i to jest po prostu taki helikopter. Co tu mogę więcej powiedzieć? Tu nie ma żadnej kamery. To jest po prostu taki latający helikopter. Zamówiłam też do zabawy Peterowi. Zaraz właśnie idziemy do Petera i zabieramy te rzeczy ze sobą. Od razu Wam może powiem cenę, zresztą tak jak mówiłam, wszystko jest podlinkowane. Podobno wznosi się do 10 metrów i świeci. I cena to jest 10 dolarów. Jestem bardzo ciekawa, jak się będzie sprawdzać. Jak wysoko się nosi? Co? Jak wysoko? 10 metrów. No tak nisko jest bardzo. No? A co myślałeś? Myślałem, że wyżej troszkę. Jak prawdziwy dron? Nie, no to jest zabawka. Dalej mam pełno rzeczy do paznokci. Naprawdę dużo tego zamówiłam. Jakoś mam ostatnią fazę na dekorowanie. No i właśnie dekorowanie z hybrydami, jak wiecie, nasze hybrydy. I lubię sobie czasem zrobić jakieś... lubię sobie czasem ozdobić paznokcie. I zamówiłam coś bardzo ciekawego. Są to kwiatki. I słuchajcie, są to kwiatki w różnych kolorach. I na pewno zrobię Wam zdobienie z tymi kwiatkami. Będę musiała jakoś przyciąć, bo to są takie kwiatki spłaszczone, takie w całości i pofarbowane. Widziałam je kiedyś na Allegro, ale może nawet nie dokładnie takie, te są troszeczkę inne. Także będę próbowała je wtapiać w lakier hybrydowy, zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli mi się uda, na pewno nagram Wam jakiś tutorial, bo w ogóle będę Wam teraz nagrywać więcej zdobień. Mam nadzieję, że to lubicie. No, także jestem ciekawa tych kwiatków. Zamówiłam też takie płatki, taki efekt szkła. Podlinkuję Wam na dole, żebyście dokładnie zobaczyli, ale jest to prześliczne. Takie pocięte już kawałki w różnych kolorach. Coś cudownego. Takie jakby podcięte folie w różnych rozmiarach i kolorach. Także koniecznie sobie to zobaczcie, no to jest coś naprawdę przepięknego, te folie. Zamówiłam też rzeczy do paznokci, blaszkę. Nigdy nie miałam takiej blaszki, wiecie na pewno o co chodzi. Ta blaszka jest dosyć duża, jest tutaj sporo wzorów. Ciekawe, czy na hybrydach w ogóle będzie miało to sens. Zamówiłam też stempelek z tym scraperem tak zwanym. Mamy stempel
Tu mamy tą jakby ścieraczkę właśnie do stempli. I zamówiłam też kilka innych. W ogóle zamówiłam po prostu te, które były na stronie. Żeby zobaczyć, jedne są większe, drugie mniejsze. Ten jest na przykład duży. Ten stempelek. Dużo się na Instagramie tego ogląda. Są inne kształty jeszcze stempli, także kilka stempli. Tak jak mówię, linki macie na dole. Dla mnie to jest bardzo, bardzo ciekawe i koniecznie zrobię zdobienia. Dajcie mi znać, czy próbowaliście metody stempelkowej na hybrydach, czy nie. Czy to w ogóle ma sens. Dalej mam takie jakby obudowy, case'y, nie wiem jak to powiedzieć. Okładki, o, okładki, dobre słowo. Na paszport, natomiast nie wiem, czy to będzie dobre na nasze paszporty, bo są dosyć duże. Jedna jest czekolada, a drugie jest flagą brytyjską. Wiedziałam, że kupię coś takiego przed wakacjami. Była to tak. A nie, spokojnie tu wejdzie. To jest po prostu większe, żeby każdy paszport się zmieścił. A przynajmniej coś takiego się gdzieś tam nie zapodzieje, no i paszport nie będzie się brudził. Także takie okładki, tak się zabezpiecza. I tak jak mówiłam, dwie, żeby się nam odróżniały. Zamówiłam też takie, to się nazywa card holder, coś takiego. To po prostu jest bardzo przydatne, jeżeli zmieniacie karty między telefonami lub kiedy macie karty, takie właśnie mini karty, tak jak my mamy do drona, czy do jakichś innych urządzeń, do jakichś mniejszych kamerek. To są po prostu takie adaptery, gdzie tutaj wkładacie kartę i możecie przełożyć do innego sprzętu. No i jeszcze taka pałeczka do iPhone'ów. Taka pierdółka, ale to się przyda. Kolejna rzecz to taki zestaw z mikrofonem. I powiem wam szczerze, że zamówiłam to tak zupełnie na próbę. Nie mam pojęcia, czy to zadziała. Nie mam zupełnie pojęcia, czy to zadziała, czy to jest bardziej zabawkowe. Ale widziałam ostatnio film na YouTubie, gdzie dziewczyna właśnie linkowała do tych mikrofonów, do CN Direct. I mówię, że zamówię sobie na próbę, zobaczymy jaki będzie dźwięk. A no już będzie dobry. Także jeżeli mi się sprawdzi, to dam wam znać. On ma też tripod taki, na który się po prostu go tutaj kładzie. No i wtyczkę normalną, także zobaczymy. Podobno nadaje się do Skype'a, do właśnie rozmów przez net. Zobaczymy, zobaczymy. Może się akurat przyda. Ja czasem nagrywam głos do filmów, kto wie, może się sprawdzi. Przy okazji zobaczyłam właśnie w dziale elektronika, to jest bardzo duży dział z elektroniką i mówię, wezmę, zobaczymy. Standardowo zamówiłam też tarkę, te tarki są bardzo dobre, zawsze je zamawiam, także polecam wam te tarki, do stóp są dobre. Mały kalkulator do torebki i przyszły mi dwa. Wiem, że taka może bzdura, ale ja chcę sobie to przyczepić do mojego organizera, żeby tam był na stałe, żeby nie musiała szukać telefonu, zawsze tam jakieś obliczenia czy coś. Będę go mieć po prostu pod ręką, także nie wiem dlaczego dostałam dwa. No ale okej. Takie płaskie, nie zajmują dużo miejsca. Klasyczne kalkulatory. Jak padnie telefon, to nie padnie. Zamówiłam też coś, co kiedyś widziałam u Shush. I to jest taka mata do masażu z Ace Vivi. Jak wiecie, to jest jedna z moich ulubionych marek tych azjatyckich, jeżeli chodzi o różne gadżety. I pokażę wam, co tutaj wchodzi w skład tego zestawu, można powiedzieć. To jest taka poduszka i w ogóle wydaje się to strasznie ostre, słuchajcie, to jest tak kujące, ale już się na tym kładłam i to jest niesamowicie przyjemne, teraz kiedy jestem po opalaniu. Mam ochotę, żeby ktoś mnie podrapał w plecy, to jest idealne, jeżeli lubicie właśnie coś takiego. I tutaj macie matę na same plecy, tutaj oczywiście nie na całe ciało, tylko na same plecy, to bierzecie pod głowę i się na tym kładziecie. I na początku myślałam, że będzie mi się to bardzo wbijać i że będzie to strasznie nieprzyjemne. Ale jak się tak powoli położyłam, to było spoko. Sama mata jest dosyć miękka, natomiast to jest właśnie kujący taki mocno plastik. Fajne, jeżeli lubicie masaż i lubicie się relaksować. Stwierdziłam, że w końcu muszę to zamówić. Teraz pokażę wam, co zamówiłam dla dzieci, a później przejdziemy do rozdania. Przede wszystkim zamówiłam dla Petera taką kulę. Nie wiem, czy mieliście kiedyś taką zabawkę, może w mniejszej oczywiście formie. W środku lata tu kulka, tu w środku macie labirynty. I uważam, że to jest fajna zabawka, no nie tylko na tablecie może dzieciak siedzieć, ale też pogłówkować tutaj. Także ja uwielbiam takie rzeczy, zawsze lubiłam się tym bawić i zamówiłam, to też kosztowało jakieś grosze. Ta kulka cały czas tu lata, ale fajna zabawa. Przynajmniej ja lubiłam takie rzeczy, dajcie mi znać, czy wy lubiliście. Kolejna rzecz jest dla Hani i to już jest coś całkiem dużego. I to jest taki namiot połączony rurą, taki w sumie namiot z wyjściem, coś takiego. Miałam kiedyś domek z moim rodzeństwem i to była najlepsza zabawa, żeby siedzieć w tym domku i się tam tłoczyliśmy w tym domku. Natomiast domku nie mogłam znaleźć i znalazłam ten właśnie namiot z rurą. Taką rurę miał kiedyś mój kot, ale nie chciał się tym bawić. Natomiast to jest o wiele, wiele większe, więc na pewno to rozłożymy dla Hani. Będzie można to rozłożyć na podwórku albo gdzieś w pokoju. Zobaczymy, czy jej się to spodoba. Wiem, że małe dzieci uwielbiają właśnie takie zabawy. Ja lubiłam nawet, kiedy rodzice robili mi
domek w pudłach po telewizorach i tak dalej, czy po pralce. To już mnie cieszyło, a coś takiego to już byłby w ogóle szał. Kolejna zabawka to są jajka, z których rosną różne stwory. Dinozaury, jakieś węże, rybki i tak dalej. I to są po prostu jajka, które się namacza i one później się z tego wykluwają. Podobno Piotrek miał już coś takiego, jakieś jedno takie jajko. Podobno też sprzedawane na sztuki. Natomiast ja tutaj dorwałam w ogóle cały wielki zestaw, więc mówię, dobra, biorę. Podobno jest to fajna zabawka, ale sama nie wiem, nie ręczę. Piotrek powiedział, że spoko. I ostatnia rzecz najbardziej mi się podoba. I wam też się spodoba, obiecuję. Bo to jest zestaw do sprzątania dla dziewczynki. Dla dziewczynki bez różowy. Czy to nie jest cudowne? Tu jest kubeł. Ojej, jakieś rury mi uciekają. Rury od odkurzacza, bo to jest w ogóle chyba odkurzacz. I to chyba naprawdę wciąga do środka brudy. No i tutaj oczywiście mamy miotłę, szufelki. Moim zdaniem coś cudownego. Hania się na pewno będzie tym bawić, bo ona ma już kuchnię, ma już jakieś zestawy z ciastami, jakieś kawki, filiżanki. Ona uwielbia takie rzeczy, często nam podaje, więc na pewno będzie zadowolona, będzie pomagała Magdzie. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o wszystkie zabawki. Teraz mam dla was rozdanie. A do rozdania mam ogromny zestaw, była 32 pędzli. Ja zawsze zamawiam wam pędzle, bo wydaje mi się, że to jest fajna rzecz do rozdania. Dajcie mi znać, czy wam się to podoba, że właśnie zawsze rozdaję wam pędzle. Wydaje mi się, że jak ktoś jest początkujący w makijażu, to mu się coś takiego przyda. Taka ilość pędzli można sobie naprawdę pokombinować. No i właśnie, teraz mam do was pytanie. Chciałabym, żebyście napisali mi w komentarzu, co najbardziej lubicie wygrywać w rozdaniach. Jakie chcielibyście dostawać nagrody? Może następnym razem, jak będę coś zamawiać, to właśnie zmienię zdanie, może nie pędzle. Dajcie mi znać, czy podobają wam się pędzle i dlaczego, a może coś innego. Może wolelibyście wygrywać ciuchy, a może wolelibyście wygrać bon na jakąś rzecz i sobie po prostu samemu wybierać. Także dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, to będzie pytanie konkursowe. No i to tyle, zostawcie mi kciuki do góry, jeżeli wam się podobało i widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Pa, pa! Talking about a silver dream. She's a kind of